Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu wtorkowej sesji. Oj, dużo się dzieje. Dzisiaj nawet dwig 20 został muśnięty przez szaloną hossę. Zobaczymy, czy to utrzymali. Zobaczymy, co tam na złocie, cyfrowym złocie. Dzisiaj nawet robiłem screeny. Już nie pamiętam, czy na grupę, czy na Twittera je wrzucałem, ale naprawdę dzieje się dużo. Jak cię to interesuje, co się wydarzyło na rynkach światowych, na rynku polskim, to oczywiście zapraszam do pozostania ze mną. Pamiętaj o wrzuceniu łapy w górę i komentarza. I wszystkich nowych, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka, aby pozostać ze mną dłużej. Sporo informacji dzisiaj również giełdowych. Jak masz jakieś fajne, ciekawe newsy, to wrzucaj w komentarz. Lecimy. Węgry znów toną stopy procentowe, NBP i tak bliżej zera. Zobaczmy, jak mocno je obcięli dzisiaj. Referencyjna stopa procentowa została obniżona z 0,75 do 0,6%. O 15 punktów przecięli, a jeżeli chodzi o poprzedni miesiąc, to był spadek również bardzo podobny. Od 0,9 spadek na 0,75, czyli widzimy, że Węgry cały czas tną te stopy procentowe. Lecimy dalej. Rośnie ciśnienie technologicznego balona. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła solidną zwyżkę indeksu S&P 500 i mocny ruch w górę wykonał Nasdaqa. Ton wzrostu znów nadawały spółki technologiczne, co coraz bardziej przypomina czasy bańki internetowej sprzed ponad 25 lat. Pamiętamy oczywiście te wydarzenia. Było ciekawie i teraz również jest ciekawie. Bańka puchnie, rynek puchnie. Niesamowicie. Sami nie wiemy, dokąd to doprowadzi. No ale niech puchnie, bo to są rynki. Lecimy dalej. Cena srebra przybiła 20 dolarów. Złoto blisko historycznego rekordu. Po raz pierwszy od 4 lat notowania srebra przekroczyły barierę 20 dolarów za uncję trojańską. Biały metal przez ostatnie 4 miesiące podrożał już o 77%. Dolarowe notowania złota znalazły się na najwyższym poziomie od niemal 9 lat. I zerkniemy oczywiście na wykres, jak to wygląda. Produkcja przemysłowa jak tlen, bocian z eksmisji. Produkcja przemysłowa odbiła w czerwcu tak mocno w Polsce, że aż serce podskoczyły. Aktywność przemysłowa wbrew wszelkim prognozom była w minionym miesiącu wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To są bardzo dobre dane, choć to wciąż za mało, by mówić o nadrobieniu strat po epidemii. Oczywiście cieszą nas bardzo dobrze takie dane. Niech po prostu nasza gospodarka się rozwija, kwitnie i niech wraca na właściwe tory, bo to będzie rzutować właśnie pod kątem tego, co nas interesuje, na spółki produkcji podstawowej, przemysłu tradycyjnego, tych wszystkich spółek, które sprzedają swoje produkty, bo im większe będzie odbicie, tym wiadomo, że to się przełoży na raporty, bo pamiętaj o jednej, jeżeli porównujesz sobie raporty, to pamiętaj, z jaką bazą się porównujesz. Jak można porównywać raport z czasu lockdownu, jeżeli wiesz, że tak naprawdę albo nie było produkcji, albo nie było sprzedaży i no, może kwartał trzeci dopiero coś ciekawego pokaże, bo w drugim też bym się nie spodziewał jakichś szałowych wyników, tak i tak zestawisz to z raportem z ubiegłego roku, no to co będziesz, czego się spodziewasz? To nie są spółki z pogromców wirusa, że one tylko i wyłącznie na tym wszystkim zarobiły. Tak więc no, tutaj trzeba troszkę rozwagi w tym szacowaniu tego wszystkiego, co widzimy, ale z takich danych oczywiście trzeba się cieszyć, bo popatrz, produkcja wzrosła w czerwcu o 0,5% rok do roku. Te 0,5% może wydawać się mało, ale zmienił już najwyższą prognozę na rynku wskazywała na niemal 3% spadek produkcji w czerwcu. I lecimy dalej. Też kolejna bardzo istotna informacja. Sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyła. Mniej kupujemy przez internet. Czerwcowe dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Co ciekawe, coraz mniej kupujemy przez internet. Dalsze odmrożenie polskiej gospodarki i stopniowy powrót konsumentów do dawnych nawyków, z którym mieliśmy do czynienia w czerwcu, przełożyło się na raport o sprzedaży detalicznej. W czerwcu tego roku sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o prawie 2% niższa niż w czerwcu ubiegłego roku oraz o 9% wyższa niż w maju tego roku, poinformował GUS. I dla porównania na przykład zobacz sobie, konsensus analityków zakładał spadek o 4% rok do roku, więc mimo ujemnego wyniku można mówić o pozytywnej niespodziance. Dla porównania w maju roczna dynamika wynosiła minus 8,6%, a w kwietniu minus 22,6%. Cieszymy się, niech tak będzie dalej, bo to wszystkie spółki, które sprzedają swoje produkty, czy to markety budowlane, czy to markety spożywcze, czy też inne takie działalności, no to wiadomo, że też gdzieś będą tutaj mieli odreagowania. I kolejna pozytywna informacja. Mieszkaniówka wyszła nad kreskę. Najlepszy czerwiec od dekady. Za sektorem budownictwa mieszkaniowego najlepszy czerwiec od dekady pod względem liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oczywiście szczegóły dostępne na bankierze. Tutaj Cię odsyłam i zapraszam, ale to są kolejne pozytywne informacje, czyli no, trzeba zacierać rączki i trzymać kciuki, żeby ta nasza gospodarka stała na nogi. Allegro wprowadzi własny system płatności. Nowość o najbardziej popularnej platformie sprzedażowej w Polsce. Od 31 lipca klienci zapłacą za zakupy w sieci, korzystając z Allegro Pay. Sam jestem ciekawy, jak oni to rozwiążą. Może jakby wprowadzili krypto, to by było dopiero coś. Allegro, wczoraj była informacja, że planuje we wrześniu debiut i będzie to największy debiut chyba, nie wiem, w tej części Europy w ogóle i trzeba za niego bardzo mocno trzymać kciuki, obojętnie czy Ci się podoba Allegro, czy nie, czy będziesz to rozgrywał, czy nie. Wyobraź sobie, jak ogromny, olbrzymi kapitał będzie musiał napłynąć na naszą giełdę, żeby był w stanie w ogóle przemielić taką spółkę jak Allegro. A kapitał co oznacza na giełdzie?
Tak więc każdy na tym skorzysta, bo on się rozleje po pozostałych spółkach. Jeżeli Allegro będzie magnesem przyciągającym wzrok na nasz parkiet, to zawsze na jakieś inne spółki również się to będzie rozlewać. Czyli trzymamy kciuki i zobaczymy, jak to się oczywiście rozwinie. Getin Bank podnosi opłaty, wycofa bezpłatne bankomaty Euronetu. Informacja istotna dla wszystkich, którzy mają gdzieś konto w Getinie. Zresztą widzimy i obserwujemy to, bo nie ma chyba tygodnia bez informacji, że banki podnoszą swoje opłaty. No gdzieś szukają tych zysków. I lecimy dalej. Spółka z GPW tłumaczy, po co jej jacht. No piękny ten jacht, jeszcze raz go pokażę, no naprawdę, no. Miło aż popatrzeć. I lecimy dalej. Grupa Polsat wprowadza do oferty instalacje fotowoltaiczne. I jak widzimy, no... Przede wszystkim Grupa Polsat to ma niesamowite zaplecze sprzedażowe, bo widzimy, że oferta Esoleo będzie dostępna w ponad 1000 punktów sprzedaży i obsługi klienta plusa i cyfrowego Polsatu. Oni oczywiście tutaj kupili w styczniu ponad 52% udziału w Valedo, czyli w firmie, która po prostu im tutaj to wszystko umożliwia. Jak widzimy również w styczniu Allegro nabyło od firmy GeoSolar zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się fotowoltaiką dla klientów indywidualnych i biznesowych. Czyli no ten trend na fotowoltaikę naprawdę wybuchł. No może jak zobaczymy teraz notowania spółek OZE, no to będziemy się nad tym zastanawiać dalej. Biomet Lublin ma umowy i tutaj jeżeli chodzi na odbiór osocza z przeciwciałami. To jest istotna informacja, która na pewno wpłynęła na to, co się dzieje na Biomedzie i jeżeli oczywiście go rozgrywasz, to na pewno już wiesz, jak Biomet na to zareagował i zobaczymy to za chwilkę. Mercator planuje rozbudowę mocy produkcyjnych. Wyniki drugiego kwartału nie były jednorazowe. No, zobaczymy. Chce przeznaczyć wypracowane w tym roku zyski na inwestycje. Spółka myśli o rozbudowie mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu. Poinformował we wtorek zarząd spółki. Zarząd ocenił też, że wyniki drugiego kwartału nie były jednorazowe, a w przyszłym roku może spodziewać się dywidendy. No, to dopiero coś. No fajnie, fajnie, zobaczymy. Dzisiaj na Mercatorze jazda była niezła, zobaczymy potem jak to wyszło. Gaming Factor zadebiutuje 23 lipca na GPW. Istotna informacja dla wszystkich, którzy się załapali na Gaming Factory. I jak widzimy tutaj Gaming Factory będzie 440 spółką notowaną na głównym rynku oraz drugim debiutem w tym roku. Do obrotu trafi tyle akcji. Widzimy, że wartość oferty publicznej poprzedzająca debiut giełdowy wynosiła ponad 21 milionów złotych, z czego z emisji akcji serii E spółka pozyskała 17 milionów. Około 70% wpływu z emisji ma trafić na produkcję gier. No widzieliśmy, że cieszyła się te zapisy bardzo dużą popularnością. Redukcja była rekordowa, czyli można się spodziewać, że będzie ostra jazda 23. No i pytanie, jak długo będą trzymać to po PKC? Im dłużej będą to trzymać, tym można się spodziewać większego wybicia, jakby to spuścili bardzo szybko. No to może być różnie, no ale przy tak ogromnej redukcji, no myślę, że może być naprawdę ciekawie. I lecimy dłużej. Dalej, PKN Orlen na koniec pierwszego półrocza miał 1792 stacje paliw. Jak widzimy, stacje wobec 1800 na koniec ubiegłego roku. Lotos miał na koniec półrocza 506 stacji, czyli tyle co na koniec ubiegłego roku. Do koncernów zagranicznych należało 1560 stacji wobec 1543 na koniec 2019 roku. Liczba stacji niezależnych operatora spadła do około 3633 z 3583. Sieci sklepów posiadały 190 stacji wobec 196 na koniec ubiegłego roku. To tak, informacja dla wszystkich, którzy gdzieś rozgrywają sobie Orlen. Ciech ma przedwstępną umowę z sprzedaży spółki Ciech Żywice za około 160 milionów złotych i to jest dobra informacja. Zobaczymy, czy i jak wpłynęło oczywiście na kurs Ciechu. Z tego, co widzę, tutaj jest niby 2%, ale zobaczymy, czy wpłynęło jakoś znacząco inaczej. MedUp planuje przeniesienie notowań na rynek główny oraz emisję akcji. No taka informacja o przeniesieniu na rynek główny jest oczywiście pozytywna, no ale emisja akcji, rozwodnienie, jak ja to mówię, rozwolnienie kapitału, no to jest nic dobrego. 29 milionów nowych akcji, no zobaczymy, jak to się oczywiście zakończy i czy inwestorzy pozytywnie oceniają tą informację, czy też nie. I lecimy dalej. Aneks do kontraktu jamalskiego między innymi zmniejszy koszty operacyjne PGNiG o ponad 5,7 miliarda złotych w drugim kwartale. Rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy koszty operacyjne PGNiG dotyczące gazu o ponad 5,69 miliarda złotych, podała spółka w komunikacie. Dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych około 300 milionów złotych oraz podatek dochodowy, zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła około 1,1 miliarda złotych. To są bardzo pozytywne informacje dla PGNiG, czyli no zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyć. I lecimy dalej. Columbus Energy chce, aby każdy kwartał był lepszy od poprzedniego.
Columbus Energy, notowany na NU Connect, spółka działająca w obszarze fotowoltaiki, liczy, że wyniki drugiego kwartału, mimo wpływu pandemii, będą porównywalne lub wyższe niż w pierwszym kwartale. Celem spółki jest, aby każdy kolejny kwartał był lepszy od poprzedniego. No, zobaczymy oczywiście, jak to będzie. I lecimy dalej. Ostatnia informacja już z giełdy Biomas Energy. Znów podał info. To Biomas chyba jest jedną z tych tańszych spółek, co jest zgrupowana w OZE, tak jak Termo. Tam jak się po prostu wrzucają jakieś informacje, no to mamy jakąś reakcję. Jak Termo coś puści, czy Biomas coś puści, no to jest reakcja. Zobaczymy, jak mocna dzisiaj była. I widzimy, że z kim oni tam zaczęli współpracę. Jest ona, jeżeli chodzi o tą firmę, z którą zaczęli współpracować. Jest ona uznanym międzynarodowym producentem i eksporterem urządzeń i systemów do oczyszczania i sterylizacji powietrza przeznaczonych do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze medycznym. No, bardzo ciekawa. Widzimy w ogóle bardzo dużo ruchów teraz w biomasie, bardzo dużo umów się pojawia. Czyli jeżeli oni tak mocno chcą ruszyć z tą dystrybucją tych produktów, które gdzieś będą mieli w swoim asortymencie dzięki tym współpracom, to naprawdę może być bardzo ciekawie. No, jeżeli mają dobrych sprzedawców, no może być nieźle. Trzymamy kciuki oczywiście. Zerknijmy, co tam w świecie słychać, jak tam wykresy. Ropa się wybiła, no w końcu, i to ropa w końcu zmierza do tego, żeby domknąć lukę z krachu. Zobaczymy, no powinni od niej odpaść przede wszystkim, chyba że są na tyle silni, że nie odpadną. I zobaczymy, co będzie dalej. 44,75 dolara za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, no to DAX po wybiciu tutaj poprzednich szczytów w tym momencie wycofuje, ale sesja na zielonie o 13 169 punktów. Jeżeli chodzi o S&P 500, no to S&P 500 pokonało swoje szczyty. Chyba też robiłem jeszcze screena z tego, co pamiętam, zobaczymy sobie tydzień. Tam już niewiele brakuje, tam chyba coś około 4%, 3264 punkty. No oni to mogą zrobić tak naprawdę kiedy im się żywnie podoba. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Nasdaq tak naprawdę co tutaj przetestowali. Mamy 11057, 11 tysięcy, dokładnie tak, w punkt i odpadli. Podwójny szczyt i odpadli. 10893 punkty w tym momencie. Zobaczymy, jak oczywiście sesja się zakończy. Srebro 21 dolarów za uncję w tym momencie i mamy jest srebro naprawdę na rekordowych poziomach. No wygląda to, popatrz, to jest tygodniówka. Złoto również na rekordach, 1838 dolarów za uncję i popatrz, tak to wygląda w tygodniówkach, pięknie. Waluty, frank się dalej osłabia, 4,11, bardzo mocne spadki, euro również mocno leci, 4,42, funt spada, 4,91, dolar spada, 3,85, czyli złotówka nam się dzisiaj bardzo mocno umacnia, ciekawe. WIG 20, no dzisiaj był naprawdę pięknie, bo wybił z tego range'a tutaj szerokiego, no i mamy wycofanie. 1839, zaraz zobaczymy, jak to się oczywiście zakończy, no ale sesja dzisiaj na WIG 20 naprawdę wyglądała bardzo atrakcyjnie. I przejdźmy teraz jeszcze, zerknijmy sobie, co tam mamy dalej, jeżeli chodzi o rynek krypto, popatrzmy. Zastanawiam się, ten short, co jeszcze trzymają go, co wczoraj pokazywałem, jeżeli chodzi o, co tam było, ten short na Aliorze. 44% indeks strachu na krypto, czyli nic na razie się nie dzieje, ale Bitcoin dzisiaj pozytywnie zaliczył strzała i to dosyć konkretnego. 9363 dolary na wykresie na H4, możesz sobie fajnie zobaczyć, jak był ten strzał zrobiony. 2% do góry, 2% również Ethereum do góry, 243 dolary, sam dominacja Bitcoina 62,3%. W topowej dziesiątce Bitcoin jest trwał jeszcze 3,70 do góry, 3,70 Litecoin, a jeżeli chodzi o topowe krypto, to zobaczmy, co tutaj się dzieje. I dziś co my tutaj mamy? 13% Elrond, ABC Coin 7%, 6,63 Augur, Zcash 6,47, 6,30 Digitex Future. A jeżeli chodzi o spadki, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Dzisiaj najmocniej się przecenia RLC 14% w dół, Aurora 11,10% Swipe i Bant Protocol 10% w dół. To są te największe spadki, jeżeli chodzi o rynek krypto. No i przejdźmy sobie teraz do tego, na co czekamy, czyli oczywiście naszą polską giełdę. Zestawienie, na które również możesz mieć wpływ, tylko pamiętaj, proszę o jakieś uzasadnienie, żebyśmy mogli tutaj odfiltrowywać te wszystkie, jeżeli masz tam jakieś istotne rzeczy, które według Ciebie, na które warto zwrócić uwagę, które mogą wpłynąć na to, co się dzieje na kursie, na spółce, no to oczywiście daj takie info, daj uzasadnienie, żebyśmy mogli tutaj wiedzieć, czym się podpierasz, zgłaszając tą spółkę, czy miałeś jakiś proroczy sen, czy nie wiem, żona ci kazała, czy coś innego tam się wydarzyło, jakiś wykres ci się spodobał, jakieś wyniki, jakieś informacje, to uzasadnij to, żebyśmy wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. A z tą żoną to tak nie, wcale nie był żart, bo naprawdę już nieraz mówiłem, że kobiety naprawdę mają niezły zmysł, jeżeli chodzi o inwestowanie. Oczywiście pozdrawiam wszystkie panie, jeżeli w ogóle mnie oglądają. A tak przy okazji, mam taki pomysł, może stworzymy taką listę, taką osobną listę, nie wiem, hity inwestorek albo hity diamencików naszych.
Drogie panie, jeżeli jakaś pani mnie ogląda, inwestorka, to bardzo zapraszam do tego, żeby się wypowiedziała w tym temacie i być może możecie wrzucać jakieś swoje tutaj sugestie, jeżeli chodzi o spółki pod obserwację, jakie możemy wziąć pod lupę i będziemy tutaj wydzielimy. Bo naprawdę kobiety mają, pokaż swojej żonie, pokaż swojej córce albo swojej babci jakiś wykres, nawet się nie musi na tym znać i zadaje jej pytanie, kupować czy sprzedawać. Nawet jej nie tłumacz i zobaczysz. I zobacz, co się na drugi dzień będzie działo. Naprawdę, no, ciekawe rzeczy. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Marcin, co tam nas rzuca? Marcin mówi, że Bumbita ominęła Hossa. Czy na pewno przy Bumbi coś kojarzy, że już stówkę chyba zarobił, jeżeli chodzi o 100%. Co tam jeszcze? CDA niedługo zacznie mocna gra pod wyniki za drugi kwartał. Chyba ten drugi kwartał to chyba wyniki gdzieś tam kojarzę chyba w sierpniu dopiero, nie? To można jeszcze doprecyzować, ale oczywiście dodałem, nie ma problemu. To może Ursus, no jestem jako spółka z problemami. Ciekawy wykres. Ursus to jest, Paweł wrzuca. Ursus to jest ciekawa spółka. No, co by nie powiedzieć, z racji tego, że Ursus naprawdę, on teraz coś kojarzy Ursusa, oni chyba mają teraz piąteczkę, 5 baniek straty, z tego co kojarzę, ale Ursus, no, potrafi wypracować. Oni tam mają te swoje rajdziki, takie mini, takie wybicia. Rzeczywiście, Ursus warto dodać pod obserwację, więc dodajemy. Jinx dodaje, proponuje nowy tydzień hitów Digital Avenue, spółka z branży gamingowej. Nie kojarzę, żeby była z gamingowej. Co tam za gitarem stoi? Proszę o jakieś większe uzasadnienie. Piotr rzuca do hitów Bluebird Team. W czwartek na Xbox pokażą coś więcej w flagowym projekcie Medium, no to okej. I nie zdziwię się, jak Microsoft oświadczy publicznie, że kupił Bluebird. No z tym to raczej bym tak mocno nie wybiegał z taką informacją, jak nie mamy potwierdzoną, ale okej, Bluebird jakaś tam premiera, Medium, coś będą pokazywać, zobaczymy. Mariusz dorzuca, co ciekawego dorzuca? Ciekawe jakieś spółki, CNG, no to już mamy nową galę. I IDH, uzasadnienie. Okej, dobra, no i lecimy teraz, zerknijmy, co tam ciekawego na tych spółeczkach się dzieje. Czy mieliśmy dzisiaj jakieś ciekawe wybicia? No Formas, no po prostu, kto to pompuje? Kto pompuje Formas, PCC Excel, Harper, no po prostu to leci w jakiś kosmos. 80%, oczywiście do weryfikacji, PCC Excel 55%, Harper 26%, przepięknie. Gratuluję oczywiście wszystkim posiadaczom, ja tak oczywiście żartuję, ale no niech puchnie w nieskończoność, niech ta szalona hossa trwa. Giel Cosmet 25%, Boruta 23%, Delco 12%, co tam mamy, no Wawel tylko się nie popisał, bo ma 0. A jeżeli chodzi o obroty, no to mamy Formas 7 milionów 200, ja ci kręcę, nie wiem, chyba... Chodzi za mną takie jedno nagranie, takie, żebym zrobił sobie takie luźną wypowiedź, a bardzo rzadko sobie pozwalam na takie nagrania, ale no, trzeba będzie chyba poruszyć pewną kwestię, bo będziemy potrzebować co po niektórych narzędzi w przyszłości. No zobaczę, muszę się z tym przespać. No ale piękny, piękny obrót. Harper 5 milionów 500, Giel Cosmet 5300, 3400, PCC Exol. Tak więc przepiękne obroty, gratuluję oczywiście wszystkim posiadaczom, pięknie siadło. Co tam mamy na hitach? Hity, co tam mamy na WIG-u? XTB 13%, czyli rozgrywka jest. Nowa gala zgłoszona, 5% do góry. Widzimy podbicie. Nowa gala jest bardzo ciekawym case'em. Tam doszło dzisiaj pod chyba 98 albo 9 groszy i mamy ścianę. I to jest taka bardzo cenna informacja, jeżeli ściana, a wiemy, że one występują na rynku. Pamiętaj, że na rynku niekoniecznie wszystkim zależy na tym, żeby akcje drożały. Może wydawać się to dziwne, ale z punktu widzenia inwestorskiego, ale no, czasami tak się zdarza, że co po niektórzy nie zależy im na tym, żeby akcje rosły, żeby wręcz stawia się ścianę. Ściana ma zniechęcić, odstraszyć, że może być ją ciężko przebić i może zwrócić sobie uwagę, jaka ilość zleceń stoi i buduje taką ścianę. Jeżeli to są takie ściany, jak robi się na przykład CA Games, gdzie mamy falę, tam jest po prostu istny wodospad, tam po prostu nie chcą, żeby ten 2 złote było przebite i tam wiadomo, że inwestorzy kaszują, tam uciekają z tych pozycji, tam jest ta mielonka cały czas. A jeżeli stawia się ścianę i ona jest postawiona na jednym, dwóch, trzech zleceniach, no to się trzeba zastanowić, czemu to służy. To jest tak, jak spółki dywidendowe na przykład nie chcą wypłacić dywidendy, tylko przeznaczają, nie wiem, to na kapitał zapasowy albo na skup akcji własnych. No to po co robią ten skup akcji własnych? No, najczęściej robią to w takich cenach, żeby im się to po prostu opłacało. No, ale to jest zupełnie inny case. Tych case'ów jest naprawdę tutaj cała masa. Ale to jest bardzo ciekawa sprawa, taka na przyszłość, taka ciekawa lekcja. Jak już dojdzie ci spółka kiedykolwiek do jakichś ciekawych poziomów i zobaczysz tam gigantyczne zlecenie i zobaczysz, że ono stoi na gigantyczne w stosunku oczywiście do obrotu, jaki spółka generuje, no bo to nie są jakieś tam nie wiadomo jakie kwoty. Takie kwoty po prostu, jak ja tam mówię przy analizach, jeżeli jest rakieta rozjeżdżająca dany poziom, no to i tak nie ma tutaj szans z taką rakietą. Nie? Ale jeżeli jest jakaś bariera postawiona, to czemuś ona najczęściej służy? I ktoś ma jakiś cel w tym, żeby stawiać takie bariery. Pytanie tylko, co oczywiście za takimi barierami stoi? A jeżeli chodzi o nową galę, oczywiście jeszcze sobie zerknijmy na jeden case.
bo co, bo niektórzy nie tylko są fanami oczywiście raz tradycyjnych jakichś spółek produkcyjnych czy fanów wykresu, oni potrzebują coś więcej, nie idą zasnąć, jak nie zobaczą jakichś wskaźników, no to pokażę ci wskaźniki. Tak wygląda nowa gala. Jak, oczywiście ja tam nie patrzę na wskaźniki, mnie interesuje wykres, ale dla wszystkich fanów wskaźników, takie są wskaźniki w tym momencie. Tutaj masz wszystkie jakieś istotne, jakieś RSI, MACD, MACD, jakieś inne dziwne wskaźniki. No i oczywiście masz kroczące. No i tak to wygląda po wskaźnikach dla wszystkich, jeżeli ktoś uwielbia poruszać się po takich meandrach. I lecimy teraz dalej. Co tam na tych hitach się szykuje? Bumbit zleciał 0,9, 0,9 Famor, Ursus 2,5 w dół, Eurocash 2,9, 3,4 INC. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to XTB 81 milionów, bardzo ładny obrót, Eurocash 18 milionów i mamy INC Bankę 900, banieczkę na Famurze. I mamy listę, którą będziemy zamykać oczywiście w piątek, ale Work Service, no pięknie. Pięknie, 30%. No gratuluję oczywiście wszystkim, którzy posiadają Work Service. Piękny obrót i piękny wzrost. EcoExport 2%. Rainbow traci i Priory traci. Liderzy obrotów to Ciech. 9 baniek, czyli nie widzimy tutaj pozytywnej reakcji na informacje. Work Service 3600, 300 Priory. Hity New Connectu z ubiegłego tygodnia. Cambridge cały czas zblokowany po PKC. Nie pozwolą wystrzelić po prostu. Letus. Co tam się wyprawia? Ktoś po prostu to systematycznie skupiuje, skoro więc mamy takie obroty. Jakby ktoś coś wiedział, no. Bo jakaś informacja za tym stała. No jestem bardzo ciekawy, co za tym kurczę stoi. Govena 23%, Apis 19%, Figen 6%, na minusie mamy Mennice. Wow, Mennice, karalizacja zysku. 18% w dół na 5 milionach. Ciekawe. SFD 11% w dół. Jeżeli chodzi o obroty, no to mamy Mennice, piąteczka z przodu, Apis, dwie banieczki. I no i hity z tego tygodnia. Aquatek dzisiaj bardzo ładnie do przodu, 4 miliony obrotu. Pięknie, 12% do góry. Kubik 6,94 do góry na banieczce. Na minusie mamy IDH 9% w dół, Digital 2,6, 2,9 Softlu, a liderzy obrotu to Aquatek 4 miliony 300, banieczka Bluber i Kubik banieczka. I jeżeli chodzi o grupy, no to zerknijmy sobie na pogromców. Mercator dzisiaj po prostu, jaka tam jest mielonka, wystraszyli na początku wszystkich. Była, nie wiem ile tam był ten minus, kilka procent. 8, 9, nie wiem czy do 10, już nie pamiętam, możesz oczywiście napisać i zakończyli na plus 15, czyli ile się przemieliło? Z 20% spokojnie dzisiaj można było tutaj wyrwać na Mercatorze. Sytuacja jest naprawdę no, dosyć ciekawa, ciekawe poziomy, ciekawe obroty. Farmenacz 15% do góry, Cormoy 12%, MBF Grupa Piąteczka i na minusie mamy Blirt 6%, 4% Biomaxima, SCPFL 4%, liderzy obrotu dziś to Mercator. Kosmiczne 143 miliony, Biomet Lubin. No to jest reakcja na tą informację, ale Biomet pewnie był tam podbijany wyżej, bo to jest oczywiście zamknięcie. 73 miliony, 16 milionów Cormoy. Jeżeli chodzi o WIG Budownictwo, to MFO 9% do góry, ale bez obrotu, ale Lentex da to 5% do góry, Prochem czwóreczka 3%. CNT, a na minusie mamy co? Elektroti 6% w dół, Atem 4% w dół. No jeżeli chodzi o obroty, Budimex 4 miliony 600, Banieczka 400, Rafako, Polimex Bańkę 300. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to Rank Progress bardzo ładnie 9% do góry, Elkop 8%, Ronson 6%. A na minusie mamy BBIDF 4642 Alta. Liderzy obrotu to Ronson 658 tysięcy, Echo 427. Dywidendowe, zobaczmy co się dzieje. CityServe dzisiaj bardzo ładnie 16 do góry, Delco 12, Oponeo 6,5. A jeżeli chodzi o spadek, to mamy dzisiaj NTT System 4 na minusie, Compab 3, 323 Projekt Przem i Akartus 3 na minusie. W obrotach dzisiaj liderem PGNiG 32 miliony, 30 Lotos, cyfrowy 22. 18 Eurocash. No i cyfrowy też nie widzimy jakiejś dynamicznej reakcji, chyba że oczywiście potem jak już staczali WIG 20 niżej, no to może coś się zmieniło. Jeżeli chodzi o podcięcie, to Lentex 5% do góry, Eurotax 5%, a na minusie mamy tutaj APAS 6% mocne w dół, Hortico 2,7, liderzy obrotu dziś to Orlen 59 milionów. I tutaj mamy bardzo ładny wzrost, kosmiczny wręcz wzrost. PCC Exol 55% do góry, no kosmicznie. Geotrans również pięknie, 18%. Mercator 15%, NWI 14%, XTB 13%, 12%, PC Rokita. No przepiękne wzrosty, aż się no, po prostu serce raduje. Mam nadzieję, że posiadasz chociaż część z tych spółek oczywiście, które tak puchną. APS Energy 4% do góry, 3% Playway. A jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj Mercator 143 miliony, XTB 81 milionów. I zerknijmy na spółki gamingowe. Co tam na gamingu ciekawego? Shery. Shery się zebrało i wystrzeliło 18-19% do góry. No,
Pięknie. The Distance 8,47. Na jakim obrocie to zrobili? O kurde. Farm 51, 7% do góry. Kubik 6,94. CA Games 3,55. No i to jest to, o czym mówię. Popatrz. Złoty 86. Podchodzę pod 2 złote i jest wodospad. I to jest ta ściana, tylko że tu jest ściana płynna. Jak sobie zobaczysz, jakimi zleceniami to schodzi, no to tam jest kosmos. I właśnie to jest ta różnica między systematycznym cashowaniem i uciekaniem ze spółki, a stawianiem barier. 7 level 3,39, a jeżeli chodzi o ujemne wartości, to Sim Fabric, gdzie się obrywa 9,85, One More 8,5, 8,20 CFG, Redzik 7,89. Jeżeli chodzi o obroty, no to sobie zerknijmy. CD Projekt dzisiaj wygenerował 157 milionów i oberwał 3%. 18 milionów CA Games, TS Games 14 baniek, ponad piąteczkę Playway, Creepy Jar, 11bit czwóreczka z przodu, 3 bańki na Sim Fabriku, The Distance 2 banieczki, Movie Games bańkę 800, bańkę 600, Fun 51, NG Games, Alien Games, Bluebird, Forever and One More, CFG i Kubik Games powyżej miliona. Banki dzisiaj bardzo ładnie się zachowywały. Naprawdę dzisiaj była sesja banków jak nic. Millennium 5% do przodu, handlowy prawie 5, Santander 4,8, Bosch 4,7, 3,6, Alior, a na minusie mamy Santandera i Idea Bank, no nieznacznie poniżej zera. Liderzy obrotu dziś to Pekao BP, 114 milionów się przemieliło, wybronili tą podaż. No bo jeżeli pamiętasz, jakie są obroty, jeżeli chodzi o banki w ogóle teraz, ich praktycznie nie ma, to jest uśpiony sektor. 114 milionów i tylko 1%, czyli podaż dzisiaj nacierała, ale widzimy skup z dołu. Pekao S.A. również podaż naciera i skup 102 miliony, 261 na plusie. To o czym świadczy, to oczywiście cieszy wszystkich tych, którzy gdzieś te banki sobie gdzieś zbierają i czekają na ten okres żniw, kiedy oczywiście on na bankach nastąpi. Sam indeks 2,40 do góry, 4311 i znów zapomniałem indeksu. 32532 na gamingu, 1,81 shorty w grze, jeżeli ktoś rozgrywa kontrakt. No i zobaczmy, co z tym OZE. OZE, LQ cały czas zblokowane po PKC. ML System dzisiaj pięknie wystrzeliło, 34%. Kto to skupuje? Kurczę, co tam się wyprawia? Nowawis 15% do góry, pięknie, również Biomas. Informacja poszła i to jest to, dziewiąteczka do góry. Foton 8% do góry, Figen 6,25, Columbus obrywa 1% i nieznacznie poniżej zera. Thermo, MD Energia, G Energy, Sunex, no na przykład Thermo też, które kosztuje tylko 65 groszy. Tam jak puszczą takie info, jakby puszczali systematycznie jak Biomas, no to tam taka mielonka właśnie następuje, bo ono też bardzo wdzięcznie reaguje od razu na informacje. Jest intensywnie rozgrywane. ML System obroty 7 baniek 600, 3,5 miliona Foton, Biomas 2 miliony 200, 700 przepraszam i 200 Columbus. Lecimy teraz sobie z indeksami, popatrzmy. WIG Media dzisiaj liderem 3,6, Leki 3,28, 2,4, WIG Banki, SWIG 80, główny indeks 14643 punkty, 2% do góry. NWIG 41,60 na plusie, 3717, no i zobaczmy ten WIG 20, zdołowali czy nie zdołowali. Utrzymali, 26 setnych na plusie, 1845 punktów. Na minusie mamy Games, 1,8, Energia, Telekomunikacja Spożywka, Shorty, wiadomo, MS Bas, a pozostałe cieszą się zielenią. Zobaczymy oczywiście, jak tam Stany dzisiaj pocisną do końca dnia, czy będzie jakaś zwałka, czy nie. No, niewiele zostało z tego WIG-u 20, które robiłem tam screena na Twitterze moim, możesz sobie odnaleźć, bo było grubo. Było grubo, jak robiłem tego screena, to było w ciągu gdzieś dnia. Santander 4% do góry, Alior 3,6, czyli banki nam, popatrz, przodują 3,4. Tauron dzisiaj podchodził pod 10% wzrostu, 3% do góry. Pekao S.A. 2,6, a na minusie mamy PGE 4% w dół, CD Projekt 3, 1,9 Playway. Obrotów liderów dzisiaj mamy CD Projekt 157, Baniek 137, KGH, Pekao BP 114 i 102 Pekao S.A. Zerknijmy sobie MWIG 40, indeks średnich spółek, co tam ciekawego dzisiaj wywojowali. I popatrzmy, Mercator 15%, Amika 6%, piąteczka Millennium, wirtualna piąteczka, piąteczka handlowy, Biomet 4,24, to są ci liderzy wzrostu. Popatrzmy z drugiej strony, Playway 3,40, 2,90 Euro Cash, 11bit 2,70 i to są te na minusie, a jeżeli chodzi o obroty, to mamy Mercatora 143 miliony, Biomet Lublin 73, 20 Enea, Euro Cash 18, 14 TS Games. I jeżeli chodzi teraz o SWIG 80, zobaczmy sobie, co tam ciekawego. SWIG 80 i wlatujemy i popatrzmy. No, pięknie. ML System 34, XTB 13, 12, Kormuj, PCC Rokita 12, Elemental 8,5. Pięknie to wygląda. Lecimy sobie niżej, przebijam. Pamiętaj zawsze sobie na spokojnie zatrzymaj. Przepatrz to, co Ci interesuje. Może na coś polujesz, może masz coś w portfelu, może coś rozgrywasz intensywnie. Popatrzmy. Rainbow jest liderem spadków 2,40, 2,4. OAT Team 2%, Forte 1,83. A jeżeli chodzi o obrót, no to popatrzmy.
XTB 81 milionów, 18 CA Games, 16 Cormway. To są liderzy dzisiejszego obrotu na SWIG 80. Dla wszystkich wilków oczywiście New Connect. Zobaczmy, co oni tutaj. Lauren Pes, Bańka 400? Co oni tu wyprawiają? Co na tym stoi? Jest jakieś info pod to w ogóle? Ja cię kręcę. Oczywiście do weryfikacji, no ale niesamowite. ERS 292, no to tutaj nie mamy obrotu. Formas, tutaj też jakiś kosmiczny obrot. 7 milionów 280% do weryfikacji. Oczywiście Letos, też kosmiczny obrót. 74 do weryfikacji. Potem mamy, co tam mamy? ARTP 57, podniesiony obrót. Szukajmy tych obrotów, bo popatrz, co tutaj się wyprawia. Jakiś dwucyfrowy, kurczę mol. I Magis 23. Boruta 23, Boruta 23. Wiem, że mamy wśród widzów posiadaczy, więc serdeczne gratulacje. Po prostu no, w końcu się Boruta ruszyło. Apis 19. Potem co to mamy? Investco 404 019. Geotrans 18. Na jakim obrocie oni to zrobili? No po prostu tutaj co tu jest? Novavis 15%, bańkę 300. Aquatec 12, 4 bańki. 2700 Biomas. Dwie banieczki The Distance, trzy banieczki Photon. No i tak to wygląda, ale zobaczmy. New Connect, zawsze to powtarzam, to jest gigantyczne ryzyko. Miej to na świadomości, jak rozgrywasz. Jesteś kozak i rozgrywasz New Connect, no to niestety pamiętaj, że mierzysz się z dużym ryzykiem. Mamy teraz szalą hossę, ok, ale to nie trwa wiecznie. Mennica dzisiaj jest kaszowane, są zyski z bardzo ciekawych poziomów. 118% w dół na 5-milionowym obrocie, czyli inwestorzy po prostu realizują zyski. Zobaczymy, dokąd i do kiedy to potrwa. CFSA 16% w dół. Szukajmy czegoś na obrotach. Tutaj mamy Simfabrik, 3 banieczki, od razu się wyróżnia tutaj, prawie 10% w dół. Tutaj mamy coś IDH, 9,40 na 273 tysiącach. Bistech tutaj traci 9,30 na 135. One More 8,5 na banieczce. 8,25 tutaj traci CFG. 1,5 banki Medap. O, i widzisz Medap, w końcu nam się pojawił. To jest to, widzieliśmy to, że Medap chyba, to jest, dobrze pamiętam, to Medap chce na ten główny parkiet i rozwodnienie kapitału. To chyba tak, nie? Już kurczę, czytałem przed chwilą. Już dostaję mętlik. Lecimy obrót. Jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy, co tutaj był liderem, jeżeli chodzi o New Connect. Geotrans, kosmiczne 9 700 000, Formas, kosmiczne 7200, Creepy Jar 5500, Piąteczka Mennica, Aquatec 4300, Photon 3 banieczki, również Simfabrik, Medap, Biomas, Biomaxima, Apis, Columbus, The Distance powyżej 2 milionów i to jest New Connect, to jest New Connect i popatrz, tego ci już nie doczytał, ale sobie przepatrz, to są milionowe obroty, jeżeli chodzi o New Connect, no nie jedna spółka z innych głównych indeksów na WIG-u mogłaby pozazdrościć, naprawdę, no a pamiętaj, że to oczywiście większości inwestorzy indywidualnie rozgrywają New Connect i trzeba to oczywiście mieć na względzie. Jeżeli chodzi o WIG, no to zobaczmy tych rekordzistów dzisiejszych, jeżeli chodzi o główne indeksy, popatrzmy, dzisiaj PCC Exol, no do weryfikacji, zresztą już odpalam statystyki, zobaczmy, czy i jak to wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o zweryfikowane już ostateczne tutaj podsumowanie tych naszych wyników na WIG-u, co tam ciekawego się dzieje, zobaczmy. PCC Excel potwierdzone 35%, Work Service potwierdzone 30%, MS System 26%, GL Cosme 25% i 22% Harper. Przepięknie to wygląda, gratuluję wszystkim, którzy posiadają choćby jedną akcję z wymienionych spółek i tych, które puchną dzisiaj dwucyfrowo. Przepiękne i wymieńmy je. Potem Orko, CitySurf, Euko, Yolo, Mercator, Farmena, Digitree, XTB, Telco, Cormoy, PCC Rokita, Unima. To są przepiękne dwucyfrowe wzrosty. Poniżej również ci jeszcze przewinę bardzo ładne wzrosty. Od razu widać, które są robione na obrotach, które nie. Tak więc bardzo ładnie to wszystko oczywiście wygląda. I zerknijmy sobie, co dzisiaj było w korekcie, co dzisiaj traciło, co było sprzedawane na rynku. Przy takich wzrostach, tak widzę, minus 8 na szalonej hości, no to tak no słabo, nie? Jeżeli chodzi oczywiście o, znaczy, taka słaba korekta. I FC Capita przy takich mocnych wzrostach 8% w dół, Sanvil 7% w dół, Novaturas 7% w dół, Allingate 6, Ampli 6, Elektroti 6, tu mamy PGE, od razu mamy bardzo dużo obrót się rzuca, 4,85, czy Lubawa, Bańka 304% w dół, czy tutaj na przykład Prairie 3,5% na 3 milionach, no ale co to jest za spadek. I tak to wygląda, o kurczę, wiesz jakie są dzisiaj obroty? 1,705,929,335 i mamy lipiec. Rozumiesz to? Taki obrót? Ja cię kręcę. Transakcji 203 089 sztuk. No kurde, kto to po prostu kupuje? Co, fundusze się wzięły na zakupy?
Naprawdę, no niesamowite czasy. Niesamowite. Co tu się wyprawia? Zerknijmy jeszcze, jakie informacje na rynku jutro będą, jakie napłyną, bo przygotowuję je oczywiście dla Ciebie. Zobaczmy, na jak inwestować.com. Pamiętaj, że również dywidendy tutaj są odświeżane systematycznie. Również tweetuję o nich. Tutaj masz bezpośredni odnośnik na mojego Twittera, jak chcesz mnie znaleźć szybko. Jutro ostatni dzień, żeby się na Atendę załapać i na Izostal. Od razu mówię. Dzisiaj był AppliSense, ostatni dzień, żeby się załapać na dywidendę. Zobaczmy, co się wypłaciło. Dzisiaj się wypłaciło 21. Co się wypłaciło? Popatrzmy. Windexus. Jak masz w portfelu Windexów, odpal sobie rachunek, powinieneś dostać dywidendę. Jeżeli chodzi o informacje, zobaczmy, jakie info jest napłynie na rynek. Środa. I mamy tak, troszkę informacji odnośnie dywidend, troszkę mamy raportów i mamy walne na wymienionych tutaj spółkach. Czyli oczywiście również tutaj będą nas czekać jutro informacje. No i te świeże, które napływają oczywiście systematycznie na rynek, bo trzeba być tutaj na bieżąco, trzeba również śledzić te informacje. Jeżeli masz jakieś fajne, ciekawe newsy, to oczywiście wrzucaj je w komentarzu. Ja tradycyjnie trzymam kciuki za Twoje wyniki, oby po prostu ta szalona hossa tutaj cały czas trwała nam nieprzerwanie i żeby można było tutaj, no myślę, że ten inwestor polski naprawdę na ta GPW no, zasługuje na to, żeby w końcu gdzieś ta hossa potrwała trochę dłużej, może nawet tak jak w Stanach, ale czy to jest możliwe w dobie tego wszystkiego, co się wokoło gospodarczo dzieje, zobaczymy, zobaczymy. No ale trzymajmy kciuki, żeby oczywiście było jak najlepiej. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, hej.